Cześć, witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika i dzisiaj przygotowałam materiał związany z zasadą 80 na 20. Wytłumaczę Ci, na czym ona polega i jak można wprowadzić ją do swojej diety. Przygotowałam na dzisiaj też polecane przeze mnie sklepowe przekąski z lepszym składem, tak więc już bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zasada 80 na 20 znana jest również jako zasada Pareto. Prawdopodobnie wszyscy ją znają lub przynajmniej o niej słyszeli, ale mało kto wie, jak stosować ją w praktyce. W dietetyce jest ona definiowana tak, że 80% naszej diety powinny stanowić produkty zdrowe i nisko przetworzone, a 20% mogą, choć oczywiście nie muszą, stanowić produkty rekreacyjne, czyli takie jedzone stricte dla naszej przyjemności. Zasada ta może pozwolić nam łatwiej wdrażać właściwe nawyki żywieniowe, które będziemy mogli utrzymywać przez całe nasze życie, a nie tylko w momencie trwania diety, czyli na zasadzie od do, jak w przypadku na przykład diet dwutygodniowych lub diet miesięcznych. Nie możemy zakładać, że dieta to jest tylko pewien etap w naszym życiu, który jest pełen wyrzeczeń, a po jego zakończeniu wrócimy do swoich starych, złych nawyków żywieniowych, bo przy takim zachowaniu ten słynny efekt jojo jest naprawdę wysoce prawdopodobny. Stałe efekty odchudzania zauważymy tylko w momencie, gdy zmienimy całkowicie nasze nawyki żywieniowe i w tym może nam pomóc właśnie wcześniej wspomniana zasada 80 na 20. Jeśli chodzi o samą zasadę 80 na 20, to oczywiście nie trzeba tego tak dokładnie odmierzać, tylko można sobie tak szacować mniej więcej. Może to być 80 na 20, 90 na 10, 75 na 25, ale ważne, by minimum te 70% naszej diety stanowiły produkty zdrowe i nisko przetworzone. Możesz stosować tę zasadę zarówno w kontekście jednego posiłku całego dnia lub w systemie tygodniowym. To od Ciebie zależy, jak będzie Ci wygodniej i jaką czujesz potrzebę. Jeśli w ciągu dnia jemy na przykład 5 posiłków, to 4 z nich, czyli nasze 80%, powinny bazować na produktach zdrowych i nisko przetworzonych, a 1, czyli nasze 20%, może być posiłkiem rekreacyjnym i może to być na przykład batonik, lody, chrupki, co tylko chcecie, ale oczywiście w granicach kaloryczności naszej diety. Tę zasadę możesz też stosować do konkretnego posiłku. Możesz zrobić na przykład owsiankę na mleku ze świeżymi owocami i z orzechami i do tego dodać taką małą kulkę Raffaello i właśnie ona będzie stanowiła te nasze przysłowiowe 20%. Jak widzicie, ta zasada jest bardzo fajna i przede wszystkim skuteczna, bo możemy stosować ją przez całe nasze życie. Jest tutaj miejsce na produkty zdrowe i pełnowartościowe, ale także na produkty rekreacyjne, które jemy stricte dla naszej przyjemności i właśnie dzięki tej zasadzie możemy to połączyć w taką jedną spójną całość. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o teorię. Jestem ciekawa, czy Wy też stosujecie zasadę 80 na 20 w swojej diecie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. A teraz przejdziemy sobie już do drugiej części filmu, w której pokażę Wam polecane przeze mnie sklepowe przekąski, zarówno na słodko, jak i na słono, z lepszym składem. Na początek przygotowałam dla Was chrupki i są to chrupki z soczewicy i jedne są z Lidla, a drugie są z Biedronki. I z racji tego, że są to chrupki z soczewicy, to tutaj głównym składnikiem będzie mąka z soczewicy i stanowi ona 34% produktu i potem są jakieś inne dodatki, no i oczywiście przyprawy. I tutaj w 100 gramach mamy 507 kilokalorii, 26 gramów tłuszczu, 56 gramów węglowodanów i 11 gramów białka, a taka paczka ma 70 gramów. Są one bardzo lekkie i całe takie opakowanie ma 350 kalorii, a jest naprawdę sporo do pochrupania. Podobne chrupki znalazłam w Lidlu i są to też chrupki na bazie soczewicy, ale już na pierwszy rzut oka można zobaczyć, że mają dużo lepszy skład i dużo lepsze makro. I teraz widzę, że te chrupki bazują nie tylko na soczewicy, ale także na ryżu i na komosie ryżowej. I tutaj w składzie mamy soczewicę, ryż, olej słonecznikowy, komosę ryżową, przyprawę chili i sól morską. Tak więc ten skład jest naprawdę fajny i krótki jak na produkt tego typu. I takie opakowanie ma 100 gramów i mamy tutaj 432 kilokalorie, 14 gramów tłuszczu, 58 gramów węglowodanów i 15 gramów białka. Tak więc jest to jeszcze lepsza opcja niż te chrupki z Biedronki, bo mamy tutaj o połowę mniej tłuszczu i jeszcze dodatkowo więcej białka. A jeśli jesteście zainteresowani, to te chrupki występują też o smaku soli morskiej. Pozostając w temacie chrupek, mam tu jeszcze takie fit ziemniaczki z solą morską, tak się prezentują. Ja kupiłam je w Lidlu i one są jeszcze bardziej odchudzone i mają w sumie najlepszy skład ze wszystkich, które pokazałam. Tutaj w składzie mamy tylko skrobię ziemniaczaną, suszone ziemniaki i sól morską, a w 100 gramach produktu mamy 370 kilokalorii, 0 gramów tłuszczu, 91 gramów węglowodanów i 1 gram białka, czyli jest to produkt typowo węglowodanowy, więc jest to słaba opcja na przykład dla osób z insulinoopornością, bo nie mamy tutaj w ogóle tłuszczu i w ogóle białka. Ale dla innych osób do pochrupania taki produkt też może być ok. I tutaj producent zaznacza, że jeden wafelek ma tylko 5 kilokalorii.
Kolejnym produktem są takie grissini z Biedronki i są to grissini z oliwą z oliwek. Grissini to inaczej chrupkie paluchy chlebowe i tutaj mamy w składzie mąkę pszenną, oliwę z oliwek, drożdże piwne, sól morską i mąkę ze słodu pszennego. I te jako jedyne z tych właśnie biedronkowych nie miały w składzie oleju palmowego, tylko są na bazie oliwy z oliwek, więc warto tam sobie poszukać. I takie paluchy są świetną opcją na przykład na imprezę. Można sobie je podać z twarożkiem, z hummusem lub z innym dowolnym dipem i będą stanowiły właśnie taką fajną, szybką przekąskę. I tutaj w 100 gramach mamy 441 kcal, 13 g tłuszczu, 68 g węglowodanów i 11 g białka. Teraz mam dla Was kolejne chipsy, tym razem na bazie owoców i są to chipsy jabłkowe. Kupiłam je w Lidlu. Jeśli lubicie produkty tego typu, to te chipsy to jest właśnie fajna opcja. Mają wysoką zawartość błonnika i nie są smażone, tylko suszone. Tutaj skład jest bardzo czysty, bo w składzie mamy tylko jabłka, a w 100 g produktu mamy 358 kcal, 0,7 g tłuszczu, 78 g węglowodanów, 17 g błonnika i prawie 2 g białka. Kolejnym produktem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, są orzeszki. Są to takie pikantne orzeszki z Lidla. Tak wyglądają. One trochę smaku przypominają mi te popularne orzeszki Nicknacks, które tak się prezentują. I tutaj mamy mieszankę prażonych orzeszków ziemnych w pikantnej skorupce, prażonych i solonych migdałów i suszonych i prażonych pestek dyni. I w porównaniu do tych orzechów Nicknack, tutaj jednak większą część opakowania stanowią orzechy, a nie panierka. Tutaj mamy prawie 90% orzechów, a pozostała część to są właśnie różne przyprawy i dodatki. Tak więc jeśli lubicie takie orzeszki w ostrej wersji, to mogę Wam je polecić. Tylko musicie pamiętać, że orzechy to jest produkt wysokokaloryczny. I tutaj mamy w 100 gramach 617 kcal, 50 g tłuszczu, 11 g węglowodanów i 26 g białka. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o słone przekąski. Teraz przejdziemy sobie do tych słodkich. I na pierwszy rzut pójdą takie fit ciasteczka zbożowe, kakaowe z firmy Sante. I kupiłam je w Rossmanie. Jest to fajna alternatywa dla tych ciasteczek typu Belvita, bo te mają jednak dużo lepszy skład. Przede wszystkim nie mają oleju palmowego i są bez dodatku cukru. I tutaj w składzie na pierwszym miejscu mamy mąkę pszenną, pełnoziarniste płatki owsiane, olej słonecznikowy, daktyle, substancję słodzącą, maltitol, ksylitol, błonnik rozpuszczalny i kakao. W jednej porcji są 4 ciastka i te 4 ciastka mają 215 kcal, 8 g tłuszczu, 33 g węglowodanów, 3 g błonnika i 4 g białka, więc jest to też taka fajna i szybka przekąska. A jeśli nie lubicie kakaowych ciastek, to były one też dostępne w wersji standardowej z morelami. Teraz mam kolejne ciastka i są to ciasteczka marchewkowe bez dodatku cukru. Ja kupiłam je w Żabce, ale są też dostępne w Lidlu. I tutaj też skład jest dosyć prosty. Mamy w składzie marchewkę, płatki jadlane, ziarno słonecznika, maltitol, błonnik z korzenia cykorii, siemielniane, olej rzepakowy, emulgator lecytyny i przyprawy. I tutaj producent zaznacza też na opakowaniu, że te ciastka mają wysoką zawartość naturalnego magnezu i fosforu, są źródłem naturalnego żelaza i potasu i mają wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. A jeśli chodzi o makro, to jedno ciastko ma 41 kcal, 2 g tłuszczu, 4 g węglowodanów i prawie 1 g białka. I chcę tylko zaznaczyć, że z tej serii jest kilka smaków, ale tylko ten smak jest właśnie bez dodatku cukru i są one też dodatkowo wegańskie. Kolejnym produktem będzie jaglane miękkie ciasteczko właśnie z tej samej firmy, co poprzednie ciasteczka marchewkowe. Kupiłam je w Lidlu i jest ono na bazie pasty orzechowej i nasion chia. Tak wygląda. I to ciastko również jest wegańskie, ma wysoką zawartość błonnika i jest bez dodatku cukru. A tutaj w składzie mamy płatki jaglane, pastę z orzechów arachidowych, błonnik z korzenia cykorii, nasiona chia i sól himalajską. Czyli skład jest też bardzo fajny i krótki. Jest to też taka fajna, szybka przekąska, którą możemy zjeść w biegu. I takie jedno ciastko ma 211 kcal, 11 g tłuszczu, 13 g węglowodanów, 12 g błonnika i 8 g białka, więc naprawdę fajnie. Dobra, zostały mi na dzisiaj dwa produkty i pierwszym z nich są takie kulki owsiane z miodem z firmy Hubs i kupiłam je w Żabce. I to jest też taka fajna, sycąca przekąska na raz. I tutaj w składzie mamy tylko płatki owsiane, miazgę arachidową, miód i sól, tak więc naprawdę prościej się nie dało. I w takim opakowaniu mamy 161 kcal, 6 g tłuszczu, 21 g węglowodanów i 5 g białka. I ostatnim produktem, który na dzisiaj przygotowałam, jest taka zdrowsza alternatywa dla żelek i są to żelki Very Berry o smaku truskawkowym z Rossmana. Na tle innych sklepowych żelek naprawdę wypadają super, ale też są dosyć drogie, bo takie opakowanie 50 g kosztowało prawie 6 zł. I tutaj w składzie mamy koncentrat puree z jabłek, koncentrat soku jabłkowego, koncentrat soku truskawkowego i substancję żelującą pektyny i do tego jeszcze błonnik cytrusowy i aromat naturalny.
Jak widzicie, nie są to żelki na bazie żelatyny. Tutaj substancją żelującą są pektyny, dlatego ten produkt jest wegański. I jest on też bez dodatku cukru, bo tutaj substancją słodzącą są koncentraty z owoców. I jedna taka paczka, czyli 50 gramów, to 173 kilokalorie. I były też dostępne w dwóch innych smakach, o smaku borówki i o smaku malinowym. Okej, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy film, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i do zasubskrybowania mojego kanału. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!